Razem z tobą będziemy.
Przeszła właśnie burzyczka po niebie,
Przeszły właśnie szczufale po polach. Nie dla ciebie, że jest. Oj, do dola. Nie. Szanowni Państwo, w cyklu Folkowo Oko Energia Źródeł i to jest ten moment przed bisem, że zaproszę Piotra Piegata i Janiego Konadora, organizatorów i odpowiedzialnych tutaj sprawców za wirtualne gęśle, bo to będzie ten moment bardzo zacny. Wszyscy po drugiej stronie kompo odbiorników, mam nadzieję, też to oglądają. Przekazuję mikrofon w Wasze ręce. Dziękuję bardzo, Adamie. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Wirtualne gęśle, czyli folkowa płyta roku. Pozwólcie parę słów na temat plebiscytu, na temat samego konkursu, zanim wręczymy tą nagrodę. Wirtualne gęśle to plebiscyt internetowo organizowany już od 17 lat. Wybierający, w zasadzie głosujący wybierają najlepszą folkową płytę roku wydaną w naszym kraju lub przez polskich wykonawców za granicą. W tym roku głosowaliśmy na płyty wydane w 2019 roku, głosowali słuchacze folku, głosowali słuchacze muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej lub muzyki inspirującej się tymi nurtami muzycznymi. W tym plebiscycie, to już tak jak powiedziałem, 17 plebiscyt, wzięło udział aż 72 płyty z tą muzyką wydaną w zeszłym roku w Polsce, a zagłosowało w tym roku ponad 2,5 tysiąca osób. Zanim wręczymy tą nagrodę i tą statuetkę przygotowaną, jak co roku specjalnie przygotowaną przez artystę plastyka Wojtka Józefowicza, a ufundowaną przez muzyczną galerię folkową folk.pl, chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować pani dyrektor Ewie Maślance oraz wielkie brawa oraz Witowi Wilczyńskiemu, dzięki którym, wielkie brawa, dzięki którym ten koncert i ta skromna uroczystość mogły się w tym roku odbyć. A teraz pozwólcie, że ogłoszę oficjalnie, że zdobywcą 17 wirtualnych gęśli za folkową płytę roku 2019 w Polsce została płyta Widziadło Dziewanny. Wielkie brawa.
Dziękuję bardzo. To dla mnie wielki zaszczyt i nie ukrywam, że spełniło się po prostu jedno z moich marzeń, jakie były związane z moją muzyczną drogą. Także jest to ogromny zaszczyt. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy głosowali. Z osobna dziękuję tym, którzy głosowali na Widziadło. Ale dziękuję też wszystkim osobom biorącym udział w głosowaniu w ogóle, bo poprzez to pokazują Państwo, że folk ma w Polsce się bardzo dobrze, że dla folku wciąż jest miejsce. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim osobom, które słychać na tej płycie. Dziękuję bardzo, wymienię po kolei, Maćkowi Dragonowi. Dziękuję Franciszkowi Benatowi, który również był współrealizatorem tej płyty i grał na gitarze. Dziękuję bardzo Marcie Kaźmierczak za piękne partie uczeli. I dziękuję tym, których nie ma dzisiaj z nami, a którzy być może nas oglądają. Także dziękuję z całego serca Annie Wilk-Kogut za partię wiolonczeli, również znakomite. Jankowi Musiołowi z zespołu Radogost za wspaniałe partie skrzypiec. Mateuszowi Gawronowi za bardzo sążnistą, soczystą perkusję. Karolinie Walesie za piękne partie zagrane na flecie poprzecznym. Marcinowi Brzezińskiemu za energetyczne partie gitary elektrycznej. Dziękuję też bardzo wszystkim, którzy mnie wspierają od samego początku na mojej muzycznej drodze. Dziękuję moim rodzicom. Dziękuję Państwu, że tutaj dzisiaj Państwo przybyliście i zechcieliście nas posłuchać. Dziękuję wszystkim osobom, bez których ten koncert nie mógłby się odbyć. Pani Ewie Maślance, panu Witowi, dziękuję moderatorom, panu Adamowi, dziękuję za tę piękną statuetkę fantastykową, która naprawdę mnie cały czas zachwyca. Dziękuję wszystkim osobom, które były w jakikolwiek zaangażowane w zorganizowanie tego koncertu i organizacji wirtualnych gęśni, bo tak jak powiedziałam, uważam, że jest to bardzo ważny konkurs z uwagi na to, że folk zasługuje na swoje miejsce na scenie muzycznej. Dziękuję też realizatorom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten koncert się odbył. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. No i Karince oczywiście, jeszcze raz dziękuję. Zespół Morhana. Tutaj dodam tylko, że mieliśmy drobną awarię w składzie. Pozdrawiamy serdecznie Karolinę Księżyk, która też nagrała wspaniałe partie fletu na płycie, także brawa dla niej. A postanowiłam wymienić ją osobno, ponieważ niestety jej tutaj dzisiaj nie ma z nami z uwagi na stan zdrowotny, a miała być. Karolina, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Dziękujemy Ci za to, co dla nas robisz. No ale myślę, że Karina wspaniale sobie poradziła, także bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że Dziewanna za chwilę jeszcze na bis wykona coś z tej sceny specjalnie dla Państwa tu zebranych. Gorące brawa. Na bis postanowiliśmy wykonać dla Państwa utwór, od którego bardzo wiele się zaczęło, jeżeli chodzi o moją muzyczną drogę. Jest to pieśń z gry Wiedźmin pod tytułem Wilcza Zamieć, znana też jako pieśń Priscilli. Dedykuję ją wszystkim z Państwa, a szczególnie tym zakochanym. Słodka jak bez, chcę śnić.
przez gniew i smutek, stwardniałe w kamień, rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splot, czy przez siebie traf miłość nas związała, kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki z plon, fiołkowe oczy, mokre od łez. Dziewanna, szanowni państwo, zdobywczyni wirtualnych gęśli 2019. Na scenie wszyscy w komplecie, to może jeszcze coś usłyszymy dzisiaj. Kochani, w takim razie bardzo dziękujemy w ogóle za takie przyjęcie. Tak bardzo się cieszymy, że po prostu spotykamy się po tych kilku miesiącach, które naprawdę były dla nas, myślę, że mogę powiedzieć tutaj w imieniu nas wszystkich, bardzo trudne. I strasznie się cieszymy, że możemy tutaj dzisiaj przed Państwem stanąć. Zagramy na koniec utwór, którym też zwyczajowo zamykam nasze koncerty i mam nadzieję, że teraz już wszyscy Państwo będą śpiewać, bo będzie to Żeglarzy pieśń. Hej, pod prąd, niech wiatr dmie. Razem? Z to będziemy ląd. Czy nasz
nasz pod prąd. Płynąć chcemy wciąż, nam prosto w twarz, razem zdobędziemy ląd. Brzmiewa okrzyk nasz, płynąć chcemy wciąż, nam prosto w twarz, razem zdobędziemy ląd. Nam żeglarska pieśń, nocą śpiewy morskich fal, ziemię obce przy wywodów znak. Jeśli świat niechaj leje się rum, choć ci czasem sypnie piach w twarz, wzrośniesz moc, będziesz panem mórz. I wybrzmiewa okrzyk nasz, płynąć chcemy wciąż, prosto w twarz, razem zdobędziemy ląd. Wybrzmiewa okrzyk nasz, płynąć chcemy wciąż, no prosto w twarz, razem zdobędziemy ląd. Teraz przechodzimy do rozmowy z artystką lub z artystami. Nie wiem, kto tam zostanie na scenie. Chętny do rozmowy. Jakbyście mogli krzesełka swoje przedstawić? Nam starczyło. Nie, to zapraszam, weź krzesło tu do przodu. O, już dostaniesz. Dobrze. Pamiętam takie przysłowie, gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna. To jest, myślę, istotne przy okazji twojego debiutu i tego imienia, które sobie przybrałaś lub dałaś swojej grupie. Dlaczego właśnie dziewanna? Z tym wiąże się bardzo ciekawa historia. Otóż muszą państwo wiedzieć, że ja jako dziecko dużo chorowałam. I dziewanna stała się specyfikiem, który zawsze przynosił mi ulgę i do dzisiaj kojarzy mi się z pewnego rodzaju katarsis, z oczyszczeniem. Druga sprawa jest taka, że bardzo podoba mi się, jak fonetycznie to imię brzmi i wydawało mi się, że może dobrze odzwierciedlać też moje inspiracje związane z naturą, z miłością do przyrody i dlatego właśnie Agnieszka stała się dziewanną. Chyba zawsze z nią była, tylko w pewnym czasie to odkryła. Ta dziewanna przywidziała swoją nazwę i pojawiło się jakby nowe pojęcie w muzyce folkowej, zespół dziewanna, i już jest sukces pierwszy w postaci wirtualnych gęśli. W czasie przyjmowania nagrody powiedziałaś, że to się spełniło jedno z twoich marzeń. To zdradź proszę, jakie są te kolejne marzenia, które chcesz zrealizować. Oj, obawiam się, że wtedy zapyszę, bo o tym marzeniu nikomu nie mówiłam i proszę popatrzeć, jak szybko się spełniło. Takim moim największym marzeniem, które zawsze jest ze mną i przyświeca mi podczas tworzenia, śpiewania dla państwa, grania, jest to, żeby moja muzyka dawała światło, żeby przekazywała dobre emocje, które nawet jeżeli przywodzą na myśl pewną melancholię, opowiadają o śmierci, to zawsze dawały nadzieję. I to jest dla mnie najważniejsze. Wiadomo, że wygrane konkursy bardzo cieszą, ale nie jest to cel nadrzędny. Kiedy tylko dowiedziałam się o konkursie wirtualnych gęśli, o jego istnieniu,
to oczywiście marzyłam po cichutku, że, żeby stworzyć materiał, który może ma szansę się spodobać szerszej publiczności, ale nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się tym bardziej też, że w tej edycji konkursu brał udział naprawdę bardzo zacne zespoły, które są już lata na rynku, 15 lat albo może i więcej. Także tym bardziej Państwu dziękuję. Natomiast tak jak powiedziałam, tym co mi przyświeca na pierwszym miejscu jest właśnie chęć przekazywania przez muzykę pozytywnych emocji i inspirowania też słuchaczy do czynienia dobra. Ta nagroda, którą otrzymałaś za płytę Widziadło, no właśnie, ten album, drodzy Państwo, jest w wersji namacalnej, tej najpiękniejszej, dostępnej w formacie kompaktowym u Conadora Fouayer. Gorąco zachęcam do, jeżeli Państwo jeszcze nie mają w swoich zbiorach, do zakupienia, bo za niewielkie pieniądze można zabrać naprawdę świetny materiał i kawał doskonałej muzyki do własnych czterech ścian. Ale chciałbym porozmawiać troszeczkę o tej płycie, płycie, która jest niejako koncept albumem, gdzie jest takie słowo klucz dnieje, czyli coś, co dzieje się na początku i na końcu naszego życia, w tak zwanej metaforze, ale chciałbym, żebyś więcej powiedziała. Tak, jeżeli przyjrzą się Państwo układce, to zauważą, że zostało na niej zilustrowane pewne zjawisko, które można przy odpowiednich warunkach atmosferycznych zobaczyć wysoko w górach, w Tatrach. Jest to widmo Brokenu w wersji mistycznej, nocnej. I pomyślałam, że z jednej strony taka okładka, którą zaprojektowała Ania Pielecka, fantastyczna graficzka, będzie takim moim ukłonem w stronę tego, co mnie wychowało, ukształtowało, czyli w stronę góralszczyzny. Z drugiej nawiązywało właśnie do zaświatów, tego, co bardzo inspiruje, nęci, przede wszystkim z uwagi na to, że jest niedookreślone, że jest bardzo enigmatyczne. I rzeczywiście jest to płyta koncepcyjna, ponieważ słowo dnieje otwiera i finalizuje cały materiał, co ma symbolizować ziemską podróż człowieka, od narodzin do śmierci, ponieważ jeżeli sobie pomyślimy o tym metaforycznie, to tak naprawdę wynurzamy się z niebytu, żeby kiedyś ponownie się w ten niebyt zanurzyć. Na tej płycie jest bardzo wiele inspiracji, takich bezpośrednich i pośrednich. Jednych z tych pośrednich chciałbym wymienić, bo myślę, że fascynacja Wiedźminem tutaj mocnym piętnem się odbiła, ale też mocnym piętnem odbijają się różne wierzenia i legendy związane z górami. Wśród nich są też tematy, które mnie zainteresowały, czyli demony górskie. Chciałbym, żebyś trochę o nich więcej powiedziała. Motyw demonów górskich pojawiał się tak naprawdę w mojej twórczości już wcześniej. Ci z Państwa, którzy kojarzą zespół Utalan, może pamiętają utwór pod tytułem Pokrańce gór. I tam jest mowa o biesach i czadach, czyli tajemniczych istotach, od których według legendy pochodzi nazwa Bieszczady, więc rzeczywiście ta demonologia słowiańska, góralska jest mi bardzo bliska. Z drugiej strony sam tytuł i w ogóle widmo Brokenu także są bardzo mocno osadzone w legendach góralskich, w tradycyjnej kulturze góralskiej, ponieważ wedle wierzeń starych górali zobaczenie widma Brokenu zwiastuje śmierć. Zwiastuje śmierć w górach. Dopiero kiedy widmo Brokenu ujrzy się trzy razy, klątwa zostaje odczyniona. Więc tak, intencjonalnie do tego nawiązuję, ale też nie tylko do legend, również do emocji, które wydają mi się dość uniwersalne, bo na przykład piosenka Doliny, tradycyjny utwór, który pojawił się na płycie Widziadło, opowiada o tęsknocie prowadzącej aż do obłędu, o tak silnym uczuciu, o takiej miłości, takiej więzi, która doprowadza do szaleństwa. Więc pewne wartości, myślę, są dość uniwersalne, nawet jeżeli osadzone w góralszczyźnie, to chciałam przekazać też poprzez nie pewne prawdy, które mogą dotrzeć do każdego odbiorcy. Teraz tak patrzę w Państwa kierunku, bo tak, cały cykl folkowy jest objęty patronatem medialnym Folk24. Na sali są przedstawiciele Folk24. Mamy też dziennikarza Radia Praga, więc gdyby Państwo mieli problem, to oni powinni wesprzeć i zadać pytanie artystom, bo po to oni są teraz na sali. To kto pierwszy? Słuchamy. Tak, nie ukrywam, że mieliśmy
pewien przestój z uwagi właśnie na różne obowiązki, na pandemię też, ale ostatnio spotkało nas coś bardzo miłego, ponieważ mieliśmy okazję nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie stworzenia muzyki ilustracyjnej dla amerykańskiego klienta, więc projekt Saga żyje, ma się dobrze i mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Tylko zarówno ja, jak i Grensir, którego też serdecznie pozdrawiam, jesteśmy osobami, które nie lubią rozmieniać się na drobne i wydaje mi się, że każdy z nas miał taki etap, że chciał się maksymalnie skupić po prostu na swojej aktualnej solowej twórczości. Natomiast mamy oczywiście w planach nagrania kolejnych utworów. Teraz moja płyta wyszła, Grensir też bardzo dużo stworzył i zachęcam Państwa do odwiedzenia jego kanału, ponieważ jest to człowiek z ogromną pasją, który ma pomysły, ma inwencję twórczą i jego muzyka naprawdę wspaniale koi zmysły. I taka ciekawostka do kolejnego utworu, który pojawi się na kanale Dziewanna, już niedługo mam nadzieję, podkład stworzył właśnie Grensir na bazie mojego pomysłu. Bardzo dobrze mi się zresztą z nim współpracuje i kibicuję mu z całych sił na jego muzycznej drodze. Kto następny z Państwa? A bardzo proszę. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór wszystkim. Słowo dziękuję jest słowem uniwersalnym, ale w pewnych przypadkach może mieć znaczenie bardzo indywidualne i takie ma właśnie tu. Co miesiąc sprawdzam, kto wystąpi w Warszawie, sobie się sprawdzam, kto wydaje płyty. Dowiedziałem się, że Dziewanna wyda płyta. Postanowiłem się nią zainteresować. Odbyliśmy rozmowę telefoniczną przez radio. Najpierw minęły dwa dni, poszedłem na koncert do remontu. Spotykam mojego kolegę przedmówca i to jest istotne, bo jeżeli gdzieś kogoś spotykamy dawno niewidzianego, ktoś postanowił autorytet, to się przenika gdzieś w sztuce, na koncercie. I to jest po prostu bardzo, bardzo istotne. I jakkolwiek czuję się szczęśliwy będąc tutaj, jak wtedy byłem, jak panowie decydowali się przyjść do naszych wspólnych progów, poczułem się naprawdę dowartościowane i wydaje mi się, że to przywraca życiu sens właśnie tego typu, historię tego typu zdarzenia. Dziewanno nie przestawa grać. Nie przestaje. To jest bardzo piękna refleksja, bo pokazuje, że muzyka również wymiana energii i że przypadki nie istnieją, ponieważ wiesz, że na nowo nawiązałeś współpracę. To jest wspaniałe, mnie zawsze takie sytuacje bardzo cieszą. Także dziękuję, że podzieliłeś się tą historią. Proszę Państwa, następne pytanie do artystki, artystów. Jeszcze się Państwo namyślają, a ja chciałbym pociągnąć wątek związany z muzyką, którą dzisiaj usłyszeliśmy, bo część utworów była premierowych, albo część utworów, które nie znajdziemy na albumie Widziadło. Co to oznacza? To oznacza, że już prace są nad kolejnym albumem, czy są to tak zwane odrzuty, które nie zmieściły się koncepcyjnie na ten materiał, który finalnie mamy na płycie? Utwór W moim ogródecku odkryłam i doceniłam tak naprawdę stosunkowo niedawno i myślę, że jeżeli będzie on pasował do konwencji kolejnej płyty, to pewnie się tam znajdzie, bo nie ukrywam, że pewne może nie plany, ale marzenia o kolejnej płycie już w mojej głowie są bardzo mocno obecne i już wiem, że ta muzyka będzie ewoluowała wraz ze mną i chciałabym, żeby kolejna płyta nawiązywała bardzo mocno do przejścia, była może jeszcze bardziej mistyczna, jeszcze bardziej emocjonalna. Natomiast jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to dzisiaj na koncercie wybrzmiały utwory takie, które wiemy, że nasi słuchacze chętnie z nami śpiewają, które lubią, więc była też chwila takiego sentymentu, przynajmniej jeżeli chodzi o Żeglarzy Pieśń, który jest właściwie takim sztandarem koncertowym. Natomiast Ogródeczek pojawi się, myślę, na kolejnej płycie. I czasami zdarza się tak, że trafię na coś, co mnie zwyczajnie zainspiruje, a nie mam konkretnych planów z tym związanych, żeby to nagrać, bo jest to utwór raczej koncertowy, a niekoniecznie płytowy. Zresztą na płycie Widziadło właśnie pojawiła się pieśń Doliny, której zazwyczaj nie wykonujemy na żywo, ponieważ ona też wymaga zupełnie odrębnego przygotowania sprzętowego. Natomiast urzekła mnie na tyle, że wiedziałam, że dobrze Widziadło dopełni, w sensie dosłownym i metaforycznym. Też zapowiadając ten koncert, mówiłem, że przed Państwem zespół grający muzykę folk fantasy, folk metalową. Tego metalu tu nie było, to było akustyczne pojęcie Widziadła, ale właśnie, czy również koncertujecie w wersji tej z tak zwanym przytupem metalowym,
czy to jest taka wersja akustyczna, która ma być odmienna od tej, która jest na płycie? My koncertujemy w dwóch odsłonach. To, że dzisiaj zagraliśmy w takiej wersji, było wynikiem naszych ustaleń tutaj, na co też ośrodek pozwala, warunki sprzętowe i tak dalej. Natomiast koncertujemy oczywiście również w składzie folk metalowym, siedmioosobowym, poszerzonym o Mateusza, którego tutaj wymieniłam i Marcina Brzezińskiego. Nie ukrywam, że te koncerty też uwielbiam, to jest zupełnie inna energia, więc trudno porównać. Natomiast w ramach trasy Widziadło będą odbywały się zarówno koncerty folk metalowe, jak i koncerty akustyczne. Bo jak powiedziałam, to są dwie trochę odmienne odsłony, dlatego że w ramach tej akustycznej wykonujemy między innymi te wiedźmińskie ballady, których w wersji metalowej nie ma. Z kolei w wersji metalowej pojawiają się takie piosenki, które pojawiły się na płycie Widziadło, a niekoniecznie brzmią dobrze po przearanżowaniu ich na wersję akustyczną. Także zachęcam Państwa i do udziału w koncertach metalowych i folkowych. I ktoś z Państwa jeszcze może pytanie do artystki? Jak nie, to tylko w formie podziękowania za dźwięki, za światło Pawłowi Pękalskiemu, Pawłowi Jagurze. I transmisja online odbyła się dzięki staraniom Sebastiana Kukiełki. Dla tych panów gorące brawa. Szanowni Państwo, folkowo oko Energia Źródeł, wybiegając w przód z nadzieją, że nic się złego nie stanie po drodze, mówię oczywiście o COVID-zie i o pandemii, że nam uniemożliwi zorganizowanie zaplanowanych koncertów. 27 listopada w ramach folkowego oka pojawi się Los Duendos z Wrocławia. Ten koncert powinien być połączony także z premierą ich płyty debiutanckiej, nad którą kończą pracę i ona powinna zostać przywieziona właśnie na koncert. Dzień później Jarek Wist, ale to w cyklu premiera Wokół, a październikowe wydarzenia przed nami. 24 października to zespół Rainy Day, premiera Wokół, zapowiedź płyty, która w styczniu roku 2021 trafi na rynek muzyczny. No a nieco wcześniej, bo już 18 w sali naszej koncertowej przy Radomskiej, Orkiestra Świętego Mikołaja. A za dziś Adam Dobrzyński, dziękuję. Dobrej nocy, jeszcze gorące brawa raz dla artystów i dla Dziewanny. Dobrej nocy.